Witam serdecznie. Tak jak obiecałem, tu koledze jednemu na kanale YouTube w komentarzu napisał co do mojej miarki. Niestety musiałem swoją odesłać. Po 2 latach się pan odezwał, że jednak mi nie wysłał o miarki odpowiedniej. To są jej numery. Na tamtej po wymianie oleju mi pokazywał stan minimum, chociaż powinien być między poziomami po środku. I teraz zobaczymy, co nam ta wskaże. Chociaż od razu mówię, nie wiem faktycznie ile jest oleju. Olej dopiero będę wymieniał w sierpniu. Ale jeśli, jak pan twierdzi, ta jest 2 cm dłużej, to powinien pokazywać stan prawidłowy. No to jest na minimum, tak jak mówiłem. Jak wymienię olej, będę wiedział, że jest 8,5 litra, to wtedy będzie, mam nadzieję, stan pokazywał prawidłowy. Nic, będę musiał tylko oleju dolać i trzymać się tego, co miarka pokazuje. Niestety mój komputer, nie wiem dlaczego, ale nie pokazuje stanu rzeczywistego oleju. Pamiętajcie, to jest silnik 5-litrowy, M113. Numery mieliście pokazane na miarce. Tak jak widać, nie siedzi jakoś tam mocno, sztywno, ściśle. Jak się podoba wam filmik, zostawcie łapeczkę, subika. Pozdrawiam.